Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka, czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam! Dzisiaj moim gościem jest filolog, dziennikarka, publicystka, działaczka społeczna i samorządowa, autorka książek takie określenia znalazłam w internecie Monika Jaruzelska. Które z tych określeń jest ci najbliższe, Moniko? Przede wszystkim dzień dobry, Aniu, dziękuję za zaproszenie i dzień dobry Państwu. Chyba nie ma jakiegoś takiego, które bym szczególnie. Wyróżniała w swoim życiu. Raczej to jest wszystko, jest jakąś, jakąś składową. To, że skończyłam polonistykę, potem studiowałam również psychologię, psychoterapię. To w jakiś sposób mi pomaga też w mojej działalności aktualnej, zawodowej. Również jako wykładowcy na, na Uniwersytecie SWPS. No i też przede wszystkim teraz głównej takiej działalności, którą, którą mam, to swoje programy na, na YouTubie. Więc to wszystko jest jakąś składową tak naprawdę i jakimś takim zamykaniem się w jednym słowie przy takim wykształceniu, jak sama wiesz humanistycznym, to właśnie trudno jakiś konkretne taki powiedzenie sobie zawód. I właśnie to zawsze myślę sobie, że tak dobrze jest być, na przykład lekarzem i powiedzieć, no, nie, nie trzeba tam opowiadać filolog, a tam jakoś tych rzeczowników dużo używać tylko właśnie tym jednym lekarzem odpowiedzieć. Nie padło wśród tych określeń słowo stylistka. A przecież ty przez wiele lat pracowałaś w magazynie Twój styl jako stylistka. Przez jakiś czas też byłaś y, osobą, która miała własną markę modową, Monika Jaruzelska. Czy za tamtym światem mody nie tęsknisz dzisiaj w ogóle? Bardzo, bardzo rzadko. Jeżeli za nim tęsknię, to bardziej nie ze względu na samą modę, a bardziej na to, że byłam wtedy młoda. Y, y, było życie towarzyskie, bardzo rozbudowane i jakieś też y, y, przyjaźnie i też jakieś... Y tak powiem, relacje męsko-damskie. Męsko Więc to był taki czas, kiedy dużo się działo, szczególnie właśnie lata 90., które takim optymizmem nabawały i właśnie praca w Twoim stylu, która, która wtedy, z, którą wtedy rozpoczęłam i też właściwie jak, jak w jakimś stopniu dzięki Krystynie Kaszubie, którą do, dołączyłam do zespołu i miałam szansę jakby takiego współtworzenia, ponieważ to były początki Twojego stylu. Najpierw zaczęłam tam pisać na, na temat psychologii, a, a dopiero potem właściwie zajęłam się modą bardziej z inicjatywy właśnie redaktor naczelny. Trochę to nie było moją pasją i właściwie tą pasją nigdy nie było, ale to, co właśnie wspominam, bo może bardziej wspominam niż tęsknię, to to, że no, tam miałam taką szansę wytworzenia sobie swojego. Nazwiska poza jakby tym nazwiskiem ojca i stworzenie jakiejś własnej tożsamości. To były właśnie te lata 90., czyli trochę ta moda to była taka ziemia niczyja. Myśmy jako ci młodzi pionierzy po zmianach ustrojowych przejmowali tą modę, i mimo, że były też te nazwiska, które wcześniej się tym zajmowały, no to myśmy oczywiście coś tworzyli, właśnie wydawało nam się nowego i, i świeżego. Więc to, tutaj zdobywałam swoje jakieś szlify zawodowe. No i też znajdowałam się w środowisku ludzi związanych z modą, ale to właśnie że były to osoby głównie właśnie po studiach humanistycznych, z którymi byłam zaprzyjaźniona, czyli na przykład jedna z moich przyjaciółek bliskich, jedna z najlepszych Makijarzystek Gonia Wielocha niestety nie, nie żyje. I Gonia była po pedagogice specjalnej, czy też stylista fryzur Jarek Korniluk. Po anglistyce. W związku z tym myśmy myli właściwie wszyscy po jakichś studiach humanistycznych, no i tworzyliśmy takie, takie, takie grono tych, tych nazwisk, akurat teraz te, te, te wyliczyłam, ale to mogłabym tutaj rzeczywiście pół godziny wyliczać też te osoby, z którymi współpracowaliśmy. No I tworzyliśmy taką no, zgrane grono to i towarzyskie, które nie tylko właśnie razem pracowaliśmy, ale razem też się bawiliśmy, spędzaliśmy czas. Więc pod tym względem. Rzeczywiście wspominam to dobrze. Też z pewnym sentymentem, kiedy pracowałam potem w, w firmach jubilerskich i w firmie też Denicler, jako też w zarządzie firmy, i też jako dyrektor artystyczny. I wtedy bardzo dużo jeździłam do Włoch. Kilka razy do roku na różnego rodzaju targi, ale do różnych firm włoskich i te wyjazdy też, które wtedy myślałam o tym, że właściwie mam czasami dosyć, takim wolałabym sobie zostać w domu pod kocykiem, posiedzieć i odpocząć, albo po prostu być na Mazurach. No a tutaj trzeba było lecieć do, do Włoch, ale dzisiaj to wspominam z ogromnym sentymentem i, i może jakąś tam rzeczywiście tęsknotą, ale nie tęsknotą jaką za modą jako, jako, jako taką. Pamiętam twój uśmiech, kiedy decydowałam się na to, żeby być redaktor naczelną magazynu InStyle, magazynu modowego i ty mówisz tak, naprawdę? Interesują cię te ciuchy? Więc wiem, że, że ta moda tak naprawdę była w twoim życiu dodatkiem. Ja na Instagramie pozwoliłam internautom zadawać ci pytania i jedno z takich pytań pozwolę sobie wpleść w tę naszą rozmowę. Powiedziałaś przed chwilą, że że ta praca w Twoim stylu też pozwalała Ci na robienie czegoś na swoje konto? Padło takie pytanie: czy bycie córką generała wpływało istotnie na Twoje relacje z ludźmi i jak ono wpływa nadal dzisiaj na Twoje relacje z ludźmi, jeśli w ogóle wpływa? Myślę, że wpływa, w jakim stopniu to też może mogę mieć jakieś takie subiektywne odczucie i nie zawsze ono będzie rzeczywiście zgodne z prawdą. No i też na różnych etapach życia różnie to wyglądało. Oczywiście kiedy, kiedy byłam dzieckiem nie miało to większego znaczenia, tym bardziej, że też jeszcze funkcje ojca nie były też tak znaczące, a też w towarzystwie rówieśników no to nie miało większego znaczenia, że, że jestem córką generała, czy tam potem ministra obrony. Miały na pewno znaczenie wtedy, kiedy jakieś następowały zmiany w moim życiu. Czyli, na przykład, zmiana szkoły, a potem też pójście na studia. I wtedy to był czas taki, że. Na studia poszłam w 1983 roku, no, rok później niż powinnam, ze względu na to, że kiedy był wprowadzony stan wojenny, to byłam w klasie maturalnej. No i nie będę już chodziła tam szczegółów, ale dosyć trudno to przeżyłam i w związku z tym też nie, nie poszłam wtedy na, na studia. No i... Y Potem, kiedy na te studia się dostałam, no to rzeczywiście troszkę się obawiałam, jak zostanę przyjęta. Dlatego, że nie miałam zupełnie tych obaw, kiedy właśnie byłam w tej maturalnej klasie i po tej przerwie tych młodszych słuchaczy, którzy nie wiedzą, że wtedy również no, szkoły były zamknięte i no. 13 grudnia, więc dopiero po jakimś po nowym roku się wracało. I wtedy nie miałam żadnych najmniejszych obaw, że wracając do swojej klasy, do swojej szkoły, że, że, że spotkam mnie jakiegoś rodzaju ostratyzm, niechęć, przykrości. Ze względu na to, że tak, mieliśmy dobre relacje koleżeńskie, byłam uważana chyba za dobrą koleżankę, w związku z tym nic przykrego mnie nie spotkało. Może bywały takie sytuacje, że niektóre osoby z takich bardziej opozycyjnych domów, a ich znacznie było więcej w, w, w moim życiu, takich właśnie osób, które również no, jakieś tam chodziły z tymi opornikami w, w swetrach. To może tylko tak się zmieniało, że nie przychodziły do mnie do domu, a zapraszały mnie do siebie, i żadnych obaw ja tutaj nie miałam. Natomiast na pewno takie momenty, kiedy następuje jakaś zmiana, czyli osoby, które mnie nie znają, mnie jako mnie, Moniki, a będą mnie postrzegać poprzez pryzmat ojca. I pamiętam taką scenę, która, no, która tam już pewno będzie mi towarzyszyła do końca. Choć nie jest ona już dzisiaj taka oczywiście ważna e, i przysłoniły ją już znacznie trudniejsze momenty w moim życiu. E, to jest ten, e, rozdanie indeksów e, 1 października e, na właśnie Wydziale Polonistyki. Jest około 100 osób, które się dostały, a jeszcze ciągle jestem anonimowa, no bo tam może nie dla wykładowców, ale dla reszty studentów, bo tylko właśnie no, egzaminy były. No i mam taką świadomość, że kiedy właśnie ten moment, który ma być takim no, jeden z cudowniejszych momentów w życiu, kiedy Radawie czytują twoje nazwisko i ty idziesz odebrać ten indeks i, i zostajesz studentem cudownego kierunku na Uniwersytecie Warszawskim. No to dla mnie to był ogromny stres, ponieważ wiedziałam, że tam około tych stu par oczu, jeśli nawet nie z niechęcią, to na pewno no, z dużą zainteresowaniem będzie się na mnie patrzyło i, i oceniało mnie. No i to był rzeczywiście jakiś trudny, trudny moment odebrać ten, ten to się, indeks. To się tak troszkę odbywało, że moje mechanizmy obronne pozwoliły mi tak, że jakby, jakbym wyparła to wszystko i tak jakbym szła w jakimś półśnie, więc to był na pewno trudny moment. Aha. Ale potem, potem też szybko się ułożyło i nawet takie osoby, które tam potem się dowiadywałam od in... Ach, tam tam powiedział, że, no, że jak Jaruzelska się tutaj dostała na studia, to on ręki na pewno nie podał. No, podał, podał i na piwo nawet razem chodziliśmy, więc, więc potem jakoś te wszystkie sytuacje, które były trudne, takie właśnie na początku i i to jakoś wynikające z pewnych uprzedzeń. I ja też sama staram się, choć nie jestem no, tego wolna, że, że są też jakieś osoby, których ja nie znam, ale z powodu, może nie tyle nazwiska, tylko właśnie tego, co dzisiaj mamy, jakieś dochodzą do nas na jakiś temat, jak, jakieś opinie, prawda? I media społecznościowe, ktoś się jakoś wypowie albo, no nie wiem, za bardzo się tam gdzieś pokazuje, pręży jakieś, widzę jakieś bardzo narcystyczne cechy i, i mam jakąś taką no, uprzedzenie do tej osoby, a potem, a potem ją poznaję i nagle się okazuje, że, że, że dużo nas łączy i że, że jest taką osobą, którą, którą jestem w stanie polubić i, i też się z nią rozumieć. Ja myślę, że też tego typu doświadczenia, już tak na zakończenie tego, to Persalda one mi dużo dały, że rzeczywiście pewną otwartość na człowieka, ponieważ wiedząc o tym, że ja tak często byłam i jestem w jakiś sposób oceniana przez właśnie pryzmat taki nie, nie bycia akurat sobą, tylko córką. Nie zawsze, oczywiście, nie w każdych sytuacjach. To też to mi też tak daje, żebym właśnie też sama się nie nastawiała tak do kogoś negatywnie albo też no, zbyt pozytywnie, tylko dopiero sama sobie wytwarzała jakieś zdanie na temat tej osoby. Ale wspomniałaś o tej ocenie. Ta ocena zawsze jednak nas kosztuje. Czy ty się w którymś momencie życia już zahartowałaś na tyle, że jesteś w stanie nie przejmować się ocenami innych, a nawet hejtem? Bo takie pytanie też yy, padło od internautów, jak ty sobie z hejtem radzisz, jeżeli w ogóle sobie radzisz? No, to jest różnie. Myślę, że nawet całkiem nieźle. Paradoksalnie może dlatego, że tego hejtu bardzo dużo w różnych tam okresach było i bywa. Yy, ale to wszystko zależy od tego, jak sobie w ogóle radzimy z różnymi problemami. I jest tak, że kiedy nie wiem, czujemy się nie wiem, słabsi, nie mamy jakiegoś wsparcia ze strony jakichś przyjaciół, czujemy się jakimiś rzeczami rozczarowani, albo chorujemy, albo ktoś, ktoś z naszych bliskich. I jeszcze dokłada się do tego właśnie jakiś właśnie, tak powiedziałaś, hejt chociażby. To może to spowodować, że, że jest to, to jest jeszcze ta, 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 ta kropka nad i, czy też ta kropla, która przepełni szale goryczy. E, czy to może goryczy właściwie. E, ale może być też w, w, zupełnie inaczej, tak? Że właśnie jest e, tyle takich prawdziwych problemów, że, że ktoś tam, kto mi tam wy, powymyśla na, 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 na jakichś mediach społecznościowych, no to, to, to w ogóle jakby jestem małą... Mało znaczące, tak? Ja też wiem, że pewnego rodzaju nienawiść, która się pojawia w tej przestrzeni publicznej, która jest taką nienawiścią właśnie związaną z pewną anonimowością tych osób, które mówią, ale nawet nie tylko, że one mają nieurealniony obraz jakiejś osoby. I na ten obraz jakieś projektują swoje uczucia, i tak sobie myślę, że powiedzmy, trzy czwarte takich osób, które właśnie jakieś bardzo krytyczne komentarze, ale takie krytyczne w sensie chcące sprawić przykrość, a nie krytyczne, jakby merytorycznie krytyczne, bo to sobie cenię i one czasami potrafią zaboleć, chociaż sobie je cenię, jeżeli się z nimi zgadzam, to. Że kiedy byśmy się z tą osobą e, spotkali tak twarzą w twarz i siedli, i tak, i bym się zapytała tak, jakiegoś tam kogoś, kto ma jakiś tam nik tak? I bym powiedziała, no ale dlaczego Pan mi tak napisał? No, bo było mi przykro. A wie Pani, no, przepraszam, no pijany byłem, a tam się zdenerwowałem czy coś. Więc ja myślę, że to jest e, trochę tak, jak. E, ludzie zamieniają się i w jakiś diabeł w nas wchodzi, kiedy siadamy za kierownicą i e, szczególnie właśnie no, w mieście, jak są te korki i tak dalej. Jakieś spokojne osoby, które nagle klną w samochodzie, pokazują faki, trąbią na siebie i, i jakieś, to jest też takie jakieś rozładowanie jakieś specyficzne, aż, aż jakiś specyficzny aż y, nasz jakiś atawizm, który, który właśnie paradoksalnie w związku z y, nowoczesnością i, i postępem się pojawił, że właśnie Właśnie tacy się robimy, ale to właśnie nie jest coś, co jest skierowane bezpośrednio do tej osoby, tylko jest jakimś rozładowaniem złych e, emocji. Natomiast, tak, jak sobie radzę? Raz sobie bardzo dobrze radzę, a raz sobie nie radzę, ale nie tak, żebym to jakoś rozpamiętywała. W danym momencie jest to nieprzyjemne, e, no ale no, idę, idę, idę dalej. Nie ma to większego znaczenia dla mojego życia, tak. I, więc. E, staram się podchodzić do tego po prostu racjonalnie, że nie ma to znaczenia. Chciałabym, żebyś yy, powiedziała jakie twoim zdaniem masz cechy, o które ludzie Cię nie posądzają, Czego o tobie nie wiedzą? Co by było zaskoczeniem dla ludzi, gdyby się dowiedzieli, że taka właśnie jesteś? No to jest wiesz pytanie, na które dość trudno mi yy, będzie odpowiedzieć, bo... Yy, Musiałbym... Ja bym chciała, ale nie mogę. Tak, okay. sprecyzować to wiesz, kim są, kim są ci ludzie, tak? Czyli czy, czy są osoby, które znają mnie mało, ale znają mnie osobiście, czy też są to osoby, które, które się znają mnie z jakichś wywiadów, czy z moich programów. To myślę, że no nie wiem, może, może. Nie zawsze się dzielę swoim poczuciem humoru, bardziej może dla takich osób. Na no, z którymi czuję się bardziej bezpiecznie, bliżej, albo wiem, że mają podobne poczucie humoru. I widzę, że to też tak z czasem następuje I może nie dlatego, że staje, że staje się jakoś smutniejsza z wiekiem, czy mniej ekspresyjna, chociaż pewne, w jaki sposób to też jest. Ale myślę, że też weszliśmy w takie czasy, gdzie no, bardzo. Się, czy może ja nie akurat i, i, i ty nie i wiele osób, ale dużo bardziej mm, oburzającymi się na jakiś jaki żart, na jakąś, na jakąś ironię, na coś, co od razu może kogoś obrażać i i od razu takieś to oburzenie, które, które, które następuje i co mnie martwi też, bo właśnie w środowiskach chociażby feministycznych, z którymi się przez bardzo długi czas identyfikowałam, trudno mi się już teraz identyfikować z, tą, z tym nowym feminizmem, z tą nową lewicowością, i właśnie to takie jakieś oburzenie, a poczucie humoru, żart, że on jeszcze nawet. Może mieć taki charakter, że on jest w jakiś sposób złośliwy, natomiast niezłośliwy intencjonalnie, żeby kogoś konkretnie urazić, żeby go zabolało. To on zawsze miał ogromną taką funkcję rozładowania atmosfery, skrócenia dystansu. To była funkcja, właśnie, która. która, która no, pozwalała nam właśnie na to, żeby te relacje były lepsze. A dzisiaj trzeba bardzo, bardzo uważać, tak? że już uważać, żeby nie, nie, wiem, nie, nie skomentować nawet, jakby już nie chodzi o żarty, tak? ale e, no, powiedzenie komuś, przez mężczyznę na przykład, tak? że powiedzenie kobiecie e, jakiegoś, jakiegoś komplementu, no już może być uznawane, że jest to jakiegoś rodzaju przemoc tak? i seksizm. I to właśnie też myślę sobie, że, że rzeczywiście jakoś schodzimy do podziemia Towarzyskiego, żeby sobie tak jakoś pożartować albo szczerze porozmawiać, bo też kiedy z, ze swoimi gośćmi rozmawiam, no i no udaje mi się właśnie, żeby było dość, dość szczerze, ale, ale tak najbardziej szczere te rozmowy to są, kiedy już są wyłączone kamery i mikrofony. I, no I widzę, jak dzisiaj ta wolność słowa, która jest teoretycznie nam dana całkowicie, no jednak jest tak, że my, tak jesteśmy jakimiś zakładnikami różnych środowisk, że no, boimy się wypowiadać swojego zdania na jakiś temat, a jeżeli już to w taki bardzo, bardzo ostrożny sposób i no to kto, ale to było pytanie o moje cechy. Które, e, których mogą takie osoby nie znać, które, które mnie bliżej znają, to jest pewno e, poczucie humoru. Potwierdzam. Ale też e, no tak, to go, jest, jestem chyba osobą dosyć spokojną. Mm, tak, ale to jest taki też, taki to chyba myślę, że to, że to e, widać. Ten spokój. Więc yy, właściwie nie wiem, co, czego, czego nie wiedzą. Jakoś no, nie, nie czuję się jakoś osobą specjalnie tajemniczą, taką, że coś można było we mnie y, odkryć. Wydaje mi się, że no, jakoś jestem w miarę naturalna. Chociaż no, oczywiście y, każdy z nas ma różnego rodzaju jakby za zachowania, które są jakby adekwatne do pewnych sytuacji i do pewnych osób, z którym yy, inaczej mówię do, 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 do swojego syna, inaczej mówię do, yy, do gościa, który przychodzi do mnie, pro do, do programu, ale też oczywiście też zależy, do jakiego gość przychodzi, czy z tym gościem się dobrze znam, czy go widzę po raz pierwszy. Więc yy, no, yy, pewną różnorodność na pewno w sobie mam i może ona rzeczywiście nie jest jakoś, Publicznie często pokazywana. Więc nie, nie wiem, nie wiem, nawet jestem ciekawa, tak, co chłoby być, jak mu się skojarzy z wierszem szymborskim. Tak. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, więc może rzeczywiście tutaj ten feedback powinien być, czy zwrot, bo żebyśmy do tych anglicyzmów z drugiej strony usłyszeć, niż, niż sama wiedzieć. Wspomniałeś też przed chwilą o tym, yy, że nagrywasz programy w domu rodziców, w, w rodzinnym domu. Tak. Yy, jak się dzisiaj w tym rodzinnym domu czujesz? Nie chodzi mi o sam moment nagrywania programu, ale w ogóle, jak dzisiaj ten dom odbierasz? No, no, różnie. C coraz lepiej ze względu na to, że. Mm... Jest to jakieś, jakieś, jakieś miejsce wspomnień, które w jaki sposób już są takimi wspomnieniami. Dobrymi, takimi przepracowanymi. Już to jest tęsknota za rodzicami. I ona oczywiście, jak się tam jest, to, to ona jest większa, ale z drugiej strony też momentami mniejsza. tak? Bardziej mam poczucie, kiedy jestem w domu rodziców, że jestem bardziej, bardziej z nimi niż kiedy pójdę na cmentarz i jest ta zimna, po prostu jakaś płyta tak? i. I nie mam poczucia, że, że, że tam są moi rodzice, tylko w jakiś sposób te wspomnienia, które są w domu i w jakimś pokoju, gdzie, gdzie tutaj siedzieliśmy, i to jakieś były niedzielne obiady, i, i herbatki, i, i, i rozmowy. Na pewno by mnie takie wystąpiło, coś takiego po śmierci rodziców już ile, ileś lat, że zdecydowanie nie. Takie wspomnienia, które były niedobrymi wspomnieniami, to, to one gdzieś są, ale one do mnie nie, nie wracają. Jest we mnie bardzo dużo czułości w stosunku do rodziców, bardzo właśnie jakichś takich ciekłych uczuć. Pewnego rodzaju czasami też tęsknoty. To jest taka tęsknota powiązana i z tęsknotą za nimi, ale też jeszcze za innymi miejscami, które już właściwie nie istnieją, gdzie, gdzie, gdzie razem nie jeździliśmy, za, za zwierzętami, które, które, które nam towarzyszyły, i za pewnym światem. I tutaj akurat nie ma najmniejszego znaczenia tutaj, że to można by było zinterpretować tak. No, a tam jakoś w PRL-u była tak, i córka dygnitarza, w związku z tym, tak to dobrze wspomina. Myślę, że, że tutaj w ogóle nie chodzi o to, o jakiś tam system, który, który był, tylko mam pewną nostalgię do, do tamtego świata. E, świata, który był na pewno spokojniejszy, świata, który, znaczy w, w różnych momentach, tak, ale jakiś, ale taki na co dzień nie było tej jakiejś takiej m, pogoni. E, Relacje ludzkie na pewno były też lepsze mniejsza była rywalizacja, raczej e, chociażby w szkole, tak, to, to zawsze taką mówię, że taka pochwała moja jest ściągawki, która, o, która była czymś, co świadczyło o tworzeniu jakichś takich e, wspólnot I dzisiaj uznaje się to, że to jest po prostu coś nieuczciwego. E, może to nie było uczciwe, ale, ale zależy jak na to popatrzeć. Jeżeli chodzi o tworzenie właśnie pewnej wspólnoty i społeczeństwa, to taki e, ktoś, kto jest dobry w czymś, pomaga komuś, kto jest w czymś gorszy a i, i, i w z kolei... To, ta osoba, czyli już konkretne przykłady, tak? Te, te, ci, co dobrzy byli z matematyki i pisali ściągi, tym gorszym. Przez te ściągi po całej klasie wędrowały z ręki do ręki. Była jakaś ogromna lojalność wzajemna i właśnie wspólnotowość. Ktoś tam z kolei z, dobre pisał wypracowanie, więc to tam można było od niego przepisać. Tak, no ja byłam z tych, co korzystają z, ze ściąg matematycznych, a, a dawałam odpisywać polski. I miał takie poczucie, że, 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 że wtedy też nauczyciele też trochę tak przymykali na to oczy, ale że był to taki świat, że myśmy rzeczywiście tworzyli już tą wspólnotę w, w szkole, że jeżeli była ta rywalizacja, to ona się tam bardziej może w sporcie pojawiała i to bardziej może, nie wiem, u chłopców, ale, ale, ale poczucie wspólnotowości i tego właśnie jakiegoś budowania czegoś takiego, co społeczeństwo buduje, tak? Czyli właśnie ta wspólnotowość i pomaganie sobie wzajemne. I też ktoś, kto by donosił, kapuś szkolny, to w ogóle było coś, co, co mogło być na jedno, na czymś najgorszym, tak? to, to, to były osoby, które były zupełnie wykluczone i nawet no, rzadko się takie osoby zdarzały. I, a dzisiaj mam wrażenie, że pewnego rodzaju właśnie w imieniu właśnie jakichś rzeczy związanych właśnie z tą polityczną poprawnością, to, to właśnie ten kapuś i taki donosiciel, który gdzieś tam właśnie zadzwoni, że ktoś coś powiedział nie w taki sposób i, i to już gdzieś się doniesie i powie, i z tego się zrobi. Jakiś straszna burza w internecie, czy na, na Twitterze, na Facebooku i tak dalej. Nieproporcjonalna oczywiście do tego, z czym my wszyscy żyjemy. Więc tak od tych rodziców i, i tego domu, to tak właśnie przyszłam na takie jakieś myślenia właśnie o, o, o społeczeństwie i o tym... I, Wczoraj moim gościem był profesor Matczak, profesor prawa, też zajmujący się filozofią prawa. I nawet w tej ściągawce też rozmawialiśmy. I jako prawnik, w jaki sposób przyznał mi rację. Chociaż prawnicy są tutaj czasami, bywają bardzo jednak pryncypialni, że jednak to jest jakieś oszustwo. Powiedziałaś o, o tej tęsknocie za dawnymi czasami, za, za światem, którego już nie ma powiedziałaś też o rodzicach, że myślisz o nich będąc w ich domu już w inny sposób niż myślałaś kiedyś. Przyznałaś, yy, że twój stosunek do mamy nie zawsze był pozytywny, że wasza relacja była generalnie trudna, należała do trudnych. Czy dzisiaj, kiedy już twojej mamy nie ma, ten stosunek do niej się zmienił czy myślisz o niej inaczej czy czegoś żałujesz? Tak, tak. Myślę, że zdecydowanie, właśnie tak jak powiedziałam, że z, z czułością obojgu o rodziców i z jakąś taką e, tęsknotą. E, rzeczywiście relacja, ona nie była e, momentami łatwa. E, no, tak charakterologicznie się to jakoś nie, nie układało, ale z drugiej strony też e, pewien dystans związany z czasem z tym, że m, sama jestem matką, e, też pozwala mi. Pewne rzeczy zrozumieć, i też pewne rzeczy właśnie zobaczyć, i docenić to, że no, mimo jakichś tam konfliktów, które wynikało z pewnej emocjonalności mojej mamy, no to byłam, można powiedzieć, tak zadbana, tak, że, że to e, dentysta, okulista, korepetycje, no, byłam strasznym tumanem i jeszcze nie chciało mi się uczyć. Dopiero na studiach, czy jeszcze tak, początek podstawówki było dobrze, i potem już od studiów też bardzo dobrze. Więc takie jakieś takie zmagania, i takie ośmiesze, że właśnie no, byłam, byłam zadbana tak, ze, strony, ze strony mamy, od, właśnie od takich kwestii. I też jakiś, przychodzą mi też jakieś wspomnienia do głowy właśnie takie, kiedy, kiedy było dużo, dużo, dużo czułości, kiedy było dużo jakichś chwil, które były jakąś, jakąś bliskością. Natomiast oczywiście znaczy, tutaj tym trudem było to, że, że, że mama właśnie była osobą bardzo emocjonalną i to, te emocje się zmieniały i w związku z tym no, też była pewna, pewna trudność, żeby jakąś ciągłość emocjonalną zachować. A jeśli bardziej na to patrzę, że no, z jakimś pewnym e, zrozumieniem i też, no, no, też wydawałoby mi się to groteskowe, że ja w wieku no, w 60 lat mam jakieś pretensje jeszcze tam, tutaj do rodziców, no to, to e, wiem, że dzisiaj tyle osób jest w terapii, ja też uczyłam się terapii, psychoterapii i e, również sama byłam. E, ale dzisiaj trochę patrzę na to tak, że kiedy już przekraczamy pewien, pewien bieg, pewne swoje doświadczenia życiowe i ciągle jakby tam obwinianie rodziców za jakieś, za jakieś rzeczy, to, to to jakoś oświadczy o pewnej niedojrzałości. Ale nie, zdecydowanie jeśli chodzi o mamę, to też te uczucia mam ciepłe i, i staram się pamiętać to wszystko, co, co było dobre. Ale myślisz sobie z perspektywy właśnie osoby już dojrzałej, że gdybyś mogła cofnąć czas, to coś byś w tej relacji zrobiła innego, poprowadziłaby się inaczej? Tak, czasami myślę o tym, czy, czy byłabym w stanie coś, na przykład na, 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 na pewną właśnie emocję mamy, E, takie, powiedzmy, skierowane nawet w stosunku do mnie, nie za bardzo pozytywne, e, gdybym nie reagowała też tak emocjonalnie i, i bardziej była właśnie jakoś też e, tolerancyjna i tak jak właśnie e, e, ojciec mi zawsze mówił, no ale mama cię kocha, no wiesz, jaka jest nerwowa i tak dalej i, i miał taką wielką, wielką cierpliwość i po prostu w ogóle jakby machał ręką na, na mamy różne zachowania, e, no a ja jakoś właśnie byłam w tym wszystkim Albo zbuntowana, albo rozżalona, i, i myślę, że nie wiem, bo to, czy rzeczywiście to by dało jakiś pozytywny skutek, ale czy, czy mogłabym też, w, cofając czas, z większym dystansem podchodzić do pewnych zachowań, pewnych emocji mamy i, i raczej skupiać się właśnie tak jak teraz na tych dobrych, a, a ignorować jakieś sytuacje, które, które nie były dobre, też jestem też starsza i, i tak obserwuję różne, może już nie matki moich przyjaciół, ale matki przyjaciół mojego syna i, i znajomych i no, wiele z takich przypadków, kiedy myślę sobie, ojej, to jednak moja mama była bardzo dobra. No jednak mimo wszystko dużo więcej mi poświęca czasu, uwagi i nawet jeżeli tych właśnie jakichś emocji było dużo, to, to, to była dużo lepszą mamą niż niektóre, zresztą nasze też wspólne znajome. A jaka jest twoja relacja z synem? Bo ty też jako matka bardzo różnisz się w wychowywaniu syna od swojej mamy. Często jest tak, że nawet jeżeli do rodziców o coś mamy... Pretensje, to coś nam się nie podoba w ich postępowaniu, to pomimo wszystko powtarzamy te same błędy po nich. Ty swojego syna wychowujesz inaczej niż twoja mama wychowywała ciebie. Jaka jest dzisiaj wasza relacja? No dobra, dobra, jest zdecydowanie dobrą relacją. Ja myślę, że ja przyjęłam taką rolę trochę jak mój ojciec w stosunku do mojego syna, tylko oczywiście na ojcu, co jakby. E, też no, nasza relacja, no, jak każda relacja e, ewoluowała, tak to. Czyli e, kiedy, e, kiedy ja byłam dzieckiem, no to ojciec pracował, kiedy ja byłam młodą dziewczyną, ojciec też pracował a właściwie go nie było prawie w domu tam spędzaliśmy razem wakacje. E, I to też też jakieś tam niezbyt długie, ale. E, no, oczywiście, jakiś tam wiek dojrzewania, jeszcze tam właśnie wchodziły sprawy polityczne, więc tam były też i z mojej strony te trzaskania drzwiami, jakieś awantury, na co mój ojciec siedział z takim patetycznym milczeniem, i tylko widać było, że tam kapeć tam tak stukał, piętę, że jest denerwowany. Myśmy tam z mamą trochę właśnie pokrzykiwały, czy właśnie, jak powiedziałam, drzwi trzaskały. Ale ojciec właśnie był tą taką łazą spokoju w domu i mm, takiego rozumienia, umiejętności wysłuchania. No i staram się być też kimś takim dla, dla mojego syna. I to też nie jest tak, że ja to miałam przemyślane, że, że to w ten sposób sposób Powinno wyglądać, i tylko tak to się po prostu w jakiś sposób stało, i tak się ułożyło. I, i myślę, że no, mój syn wie, że ma we mnie osobę, o której może wszystkim powiedzieć. Wie, że będę dla niego wsparciem. Wie, że też skrytykuję go, bo nie, jeżeli będę uważała, że coś robi źle, a więc tutaj też może liczyć na moją szczerość, ale jednocześnie bardzo też tą granicę chciałabym, żeby ona była zachowana. Że no nie jestem tak, to mówię czasami, że to jest, a, to, jestem najlepszą przyjaciółką e, mojej córki czy mojego, mojego syna. czy... To tak nie jest, tak to, to, jest, to jest, on powinien tworzyć swój świat i, i mieć swoich przyjaciół, zresztą ma i dziewczynę, ale ja chcę być dla niego tym takim filarem, tą taką też strukturą, którą on się może, może oprzeć i póki, póki jestem, póki jeszcze, jeszcze zdrowie dopisuje i i mogę mu w różnych jakichś tam rzeczach pomagać, no to staram się to robić. I to myślę, że rzeczywiście, jeżeli miałabym siebie oceniać w różnych swoich funkcjach życiowych, zawodowych, to bym powiedziała, że chyba rzeczywiście. To macierzyństwo, przed którym się tak długo obroniłam, bo dopiero w wieku 39 lat zdecydowałam się na dziecko i to bardziej tak na zasadzie taki no zobaczymy, może będzie, może nie będzie, ale żeby nie było tak, że będę żałowała, a już będzie za późno. No i potem się okazuje właśnie po, no po tam 18 czy 19 właściwie już latach, że, że była to dobra decyzja i że to jest jak najbardziej chyba moja udana rola w życiu. Padło takie pytanie od y, internautki, od pani Kingi. Czy jest w życiu coś, czego żałujesz, że nie zrobiłaś? Nie mi, proszę Państwa, i Aniu, droga tutaj tego. Do, do tego końca dnia byśmy siedziały, tak. tak? Oczywiście, że bardzo, bardzo wielu rzeczy żałuję. Żałuję tych, które zrobiłam i tych rzeczy, których nie żałuję. Chociaż oczywiście jest takie powiedzenie, że, że najbardziej żałujemy tego nieco, zrobiliśmy tego tego, czego nie zrobiliśmy. Y tak, były różne, były różne momenty, decyzje, które z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że one nie były dobrymi decyzjami. Jakie? I personalne, jeśli chodzi o jakieś pewnego rodzaju związki, czy też to, że w jakiś związek wchodziłam, albo też, że właśnie z jakiegoś związku rezygnowałam, to na pewno też mogłoby być inaczej ułożone. Kwestia wykształcenia. Myślę, że ten moment, kiedy podjęłam w wieku 34 lat, właśnie te studia psychologiczne, zajmując się modą, ale wiedząc, że to właśnie mnie nie interesuje i że, że właśnie ta psychologia, psychoanaliza wtedy, to było jakoś tam moją pasją. I zacząc też chodzić na, na, na zajęcia. Dostałam się tak do laboratorium psychoedukacji i tam przez, przez dwa lata się uczyłam właśnie na, na psychoterapii, a jednocześnie na uniwersytecie z WPS. Chodziłam też na zajęcia właśnie i z psychoanalizy, i z psychiatrii, jakieś warsztaty dotyczące jakichś de depresji klinicznych. No i y i, i, to było, I to było trudne, trudno mi się tam było dostać, no bo dokładnie nie miałam takiego, wiesz, też wykształcenia, ale już, już gdzieś jakieś kolejne etapy pokonywałam, żeby dojść do takiego etapu, że już właściwie miałam szansę na, na staż na szpitalu psychiatrycznym na, na Nowowiejskiej w jakiejś perspektywie zdanie, no, ogromnego egzaminu w Towarzystwie tam Polskim Psychologicznym z psychologii klinicznej, to, to, to by było rzeczywiście trudne i wymagało czasu. A jednocześnie wtedy przyszła do mnie propozycja, firma inwestycyjna amerykańska z, z, zgłosiła się do mnie, żeby, że poszukują właśnie dyrektora artystycznego do firmy Wukrug i jednocześnie do wspólnej grupy, Kapitałowej Deni Kler. No i, yy, i tak ja jeszcze, jeszcze cały czas tą psychologię ciągnęłam, a tutaj też pomyślałam yy, sobie, a tutaj rzeczywiście, no tu mam 30, już wtedy tam, nie wiem, 5-6 lat. I będę zaczynała wszystko od, od początku, bez doświadczenia. I, i kiedy moja pozycja zbuduję jako psychoterapeuta, no to jest kwestia, nie wiem, 10 lat. Już byłam przyzwyczajona też do tego pewnego życia, do tego wyjeżdżania do tych Włoch i też zarabiania dobrego e, poczucia tego, że, że, że jestem doceniana. A tutaj trzeba by było zacząć coś zupełnie nowego. No i to jest ta rzecz chyba, że, że, że żałuję, że wtedy właśnie, no nie miałam dziecka, nie miałam kredytu we frankach, w związku z tym mogłam pójść się w tamtą stronę, dzisiaj bym była już, bo miałam co najmniej dwudziestoletni staż jako, jako terapeuta i, i myślę, że w tym bym się, no jak, tak przynajmniej się, bym, mi się wydaje, tak, że, że, że w tym bym się spełniała i też mogłabym dużo dobrego zrobić. No i biorąc pod uwagę y, fakt, że dzisiaj mnóstwo ludzi zmaga się z problemami natury mm -hmm. psychicznej, miałabyś y, gabinet, w którym drzwi by się chyba nie zamykały, y, tylu byłoby chętnych, ale powiedz mi, czy to, że w ogóle cię ten temat zainteresował, że w ogóle chciałaś, tak jak sama wspomniałaś, y, dowiedzieć się więcej o depresji klinicznej mm -hmm. i o tych tematach, y, to było związane również ze stanem twojego zdrowia, z ależ twoją psychiką. Oczywiście, ależ oczywiście tak i e, było to z tym związane, ale też z pewnymi zainteresowaniami, które wynikały z czegoś takiego, że, że bardzo lubiłam czyjeś zwierzenia też i właśnie jakieś takie też dra dramatyczne i też tak jakoś się, mm, karmiłam się w jakiś sposób, tym, że, że, że osoby tak jak mówiło, takie mówią też to no, takie późniejsze powiedzmy dzieciństwo, jakaś szkoła podstawowa. Na to, że, że właśnie jakieś takie zaufanie wzbudza mi nie, wiele osób mi się jakoś tam zwierza i ja też mogę coś im, nie wiem, doradzić czy dać jakieś, jakiegoś rodzaju wsparcie, więc to na pewno było też jakimś elementem. Ale na pewno też to, że jakieś i swoje cierpienie które, które, które miałam, to ono, ono powodowało to, że też szukanie. Ale taki moment, to pamiętam bardzo dokładnie, moment, w którym ta psychologia dla mnie zaistniała akurat psychoanaliza, o której po raz pierwszy się dowiedziałam, byłam wtedy w liceum i pamiętam, czytałam taką książkę Hutnikiewicza od Czystej formy do literatury faktu. No i była to książka z teorii literatury, i tam było o mm, psychoanalizie. I dopiero wtedy właśnie się o tej psychoanalizie, no co tamtych do dzisiaj to każdy co czym jest psychoanaliza, Freud i tak dalej. Natomiast e, tam w tych latach e, 70. -tych, uczennica Liceum akurat niespecjalnie o tym mm, wiedziała. Czyli ja. I e, właśnie był tam taki zarys e, psychoanalizy. Kwestii właśnie podświadomości, kwestii popędów e, i wpływu psychoanalizy Freuda na narrację w literaturze. No, już tam nie będę tego rozwijała, tak? że ten bohater w każdym razie stał się dużo bardziej wielobarwny, kiedy ta psychoanaliza została też wprowadzona, tak i e, ta psychologia bohatera e, wzbogaciła bohaterów e, literatury, bo o, po to była w tej książce to, to, to opisane. E, I i to było oczywiście, możemy powiedzieć, że czy to było, wynikało z jakiegoś mojego stanu emocjonalnego, ale też właśnie coś takiego poznawczego. Ja w tym zobaczyłam coś, coś tajemniczego, czyli że właśnie wszystko, co do tej pory tak jakoś oświeceniowo m, można było nazwać, takie, coś, co było takie szalenie racjonalne, takie wymierne. A tutaj mówimy o czymś, o jakichś takich siłach, troszkę to jakieś ezoterycznie brzmiało, prawda, jakaś podświadomość, nieświadomość. Czy coś istnieje, jakieś coś w nas żyje własnym, własnym życiem, o czym nawet możemy nie wiedzieć. I są jakieś mechanizmy obronne, o których też jesteśmy nieświadomi, a oni też, one też nami w jakiś sposób zarządzają, pomagają nam, albo, albo wręcz przeciwnie, też się gdzieś tam usztywniamy. Więc to też było po prostu dla mnie szalenie pociągające. Mniej powiedzmy, psychologia jakaś tam behawioralna, tak, Pawło, odruchy i innego rodzaju, dzisiaj akurat modna, tylko już trochę w innym wydaniu. Ale właśnie ta psychoanaliza, i potem nawet na, na studiach polonistycznych, to jedno z tych prac, taki pisam, myślałam, że to będzie może moja praca magisterska, a w końcu nie, ale właśnie o tym, jak to powieść, jedną z najsłynniejszych powieści Fiodora Dostojewskiego, bracia karamazow, położyć na Kozetce u Freuda i zobaczyć sobie, jak tam pięknie nam na przykład zagrają wszystkie kompleksy Edypa i inne fiksacje, inne rzeczy. A więc była to też poza jakimiś na pewno rzeczami, które, których bardzo wiele osób, które, które potem też miałam okazję poznać, prawda, studiując osoby takie, które studiują tą psychologię. Czy to są osoby, które, które mają problemy psychologiczne, one, one gdzieś szukają jakichś rozwiązań, bo myślę, że problemy psychologiczne mamy prawie wszyscy, ale nie wszyscy szukają, nie wszyscy jakby starają się jakby wejść troszeczkę, no bo no, wejście w, i jakiś wgląd w siebie, wgląd też w innego człowieka, ona no. Ona wymaga w nas tego właśnie jungowskiego trochę świadomości tego cienia, wchodzimy trochę do, do jakiejś takiej ciemnej wody, żeby się zanurzyć, i, i wtedy to poznanie jest możliwe. No powiedziałeś, że te problemy mamy wszyscy. Nie wiem, czy o naturze depresyjnej chcemy mówić, ale wypowiedz się w takim razie nawet nie jeśli jako monika, to jako nie doszły psychoterapeuta. Co robić, żeby osoba z naturą depresyjną nie pozwoliła, aby depresja wzięła górę? Oj, no to wiesz, to nie można tutaj żadnych jakichś uniwersalnych rad dawać, bo każda z tych osób, która ma, tak się mówi, naturę depresyjną. Choć dzisiaj myślę, że z jednej strony bardzo mówi się te statystyki, jak sama powiedziałaś, one. Bardzo wzrosły, szczególnie to jest niebezpieczne, że wśród młodych ludzi i ilość samobójstw nie jest też tak duża. Ja powiem coś, co wbrew temu, co, o czym przed chwilą mówiłam, że. Mm, Osoby y, depresyjne, które tak je nazwiemy i one, ta depresja może tam z różnych względów, czy ona może być taką depresją reaktywną wynikającą z okoliczności życia, tak które, które są... Y, ale też może mieć czysto taki charakter po prostu no, fizjologiczny, tak? Że, że no i wystarczy po prostu jakaś farmakologia, która pomoże tam tym jakimś neuronom, synapsą i, i, i wtedy ten stan się poprawia, więc tutaj jest depresja depresji nie równa. Ja bym powiedziała, że taką rzeczą, która właśnie. Hmm, jest trochę niepokojąca i to, że właśnie ci młodzi ludzie tak bardzo teraz często właśnie zapadają na te depresje, są to próby samobójcze, nie tylko próby niestety, też się trochę wiąże z tym, że my się tak bardzo, tak bardzo gonimy za tym, żeby... Sprostać różnym zadaniom zawodowym, żeby coś nowego kupić, żeby nasze dzieci miały właśnie jakieś najnowsze telefony, żeby zapewnić im jakieś wakacje jak najlepsze, i wszystko. I nagle potem widzimy, że dziecko. No, dlaczego to dziecko, które ma wszystko przecież? tak? Ja w Twoim wieku to w ogóle tyle nie miałem, a Ty masz wszystko, no ale. Nagle no, okazuje się, że jest ogromny deficyt właśnie takiej relacji, bliskości, rozmowy. Nastolatki zamykają się w swoim pokoju. Te, te, te komputery są straszne, bo to kiedyś mówiło się o problemie oglądania telewizji przez młode osoby, ale w porównaniu na tą telewizję to wszyscy oglądali, tak? więc to było rodzinne zasiadanie na kanapie. W związku z tym i potem można było o tym rozmawiać, natomiast rzeczywiście dzisiaj i ta, ten iPhone i ta, i ten komputer w, w pokoju, on spowodował to właśnie takie rozdzielenie, tak, że cała rodzina jest w domu, a wszyscy są, wszyscy są osobno. I też, bo mimo, że no właśnie nie jestem tym terapeutą i, i, i skończonym psychologiem, to też właśnie czasami się zdarza, że ktoś, ktoś do mnie zadzwoni, czy też ktoś ze znajomych zapyta i powie, że o, takie ma jakieś problemy z, z dzieckiem jakimś tam nastoletnim i wyraża, no i że właśnie chcę do terapeuty, żeby żeby, żeby wysłać i i ja wtedy często bardzo odnawiam. O, o, o tym mówię, ale, ale zobacz, mówię... Dlaczego? Bo to jest, mówię, no, terapia to, to nie jest tak, że dziecko boli ząb i trzeba pójść do dentysty, bo ty są, nie, nie jesteś stomatologiem, więc mu nie, nie, nie pomożesz. Ale, ale jeżeli jakby od razu pierwszy odruch jest taki, że trzeba wysłać do, do, do psychologa, do terapeuty to jest jakby też pokazanie temu dziecku, że rodzic sobie nie radzi yy, i że potrzebne są osoby trzecie, którym bardziej on może zaufać. W związku z tym. Żeby tak łatwo się też nie, nie, nie decydować na, na to, żeby, żeby te osoby trzecie pomagały. Oczywiście to też nie jest taka rada, bo, bo można nie wyczuć tak i rzeczywiście ten terapeuta może cię może skuratować życie. Ale, ale też pamiętać o tym, że relacje te, które są w domu, te, które są w... W rodzinie bliskich, no to one są, one są tą podstawą, taką z którą dziecko, to są te korzenie, które dziecko ma, jako to drzewko, które, które wyrasta i jeżeli to drzewo ma te korzenie, które, które pozwolą mu rosnąć, rozwijać się, no to będzie. będzie, będzie te... Łatwi mu na pewno niż, niż takie, takie drzewko o rachitycznych korzeniach, które nawet zbuduje wielką koronę pełną, pełną liści, ale tylko wiatr zawieje i się przewróci. No myślę, że te relacje są istotne na każdym etapie naszego życia, choć oczywiście w dzieciństwie yy, pewnie najistotniejsze, bo nas formują jako ludzi. Czy ty, Moniko, jako osoba dojrzała, świadoma, jesteś zadowolona ze swojego życia? Ale pytasz się z perspektywy czasu, jakby oceniać. Tak w ogóle? Ale... Czy jesteś osobą zadowoloną z życia? Hmm, powiedziałbym umiarkowanie, hmm, bez dramatu. Na pewno z pewną pokorą podchodzącą i pewnego rodzaju już, jakby, no, no, już nie będę fikać, tak, w tym wieku, więc już jakąś tam rezygnacją. Więcej we mnie jest oczywiście już tej, tej proporcji. Jak popatrzam, to są te ta proporcja tych wspomnień. Tych wspomnień jest dużo i, i one są. Mm, różne, ale też staram się pielęgnować te wspomnienia, które są dobre i myślę sobie, że czasami kiedy, kiedyś rzeczywiście, chociaż też i zdarzają się tyle z takie momenty, że takie wspomnienia czegoś właśnie, co było dobre, jakieś, jakieś takie miejsce, które się kochało, jakiś tam, nie wiem, chociażby las, tak, który, no, nie wiem, co roku, będąc na wakacjach, gdzieś tam na rowerze jechałam do tego lasu i, i, i gdzieś tam nad brzegiem jakiegoś małego jeziorka i, No i przeżywałam to bardzo duchowo, bo dla mnie, dla mnie, dla mnie las, jest, las tak, zawsze był miejscem właśnie jakiegoś takiego... Mm, już uniesienia nawet powiedziałabym. E, I już ten las jest wycięty tak i pozostały po nim, suche, suche pięki. E, I to jest coś takiego, co, co mogłabym. E, albo się skupiasz na tym i myśleć sobie, Boże, jakie tylko teraz zostały te, te, te zgliscza z tego, z, z tego lasu. A tam tyle takich jakichś pięknych e, miałam tych momentów i tam te poziomki tak pachniały w tym lesie i, i coś. Ale mogę też myśleć sobie właśnie o tych, o tych, o tych wspomnieniach, że te wspomnienia już mi nikt nie wytnie. Może jakaś demencja, tak, ale póki jeszcze jej nie ma i te wspomnienia mogę mieć, to mogę powiedzieć, że no z tego jestem zadowolona i jeszcze z tych rzeczy, które mi jakoś tam pozostały. I, I to jest ten właśnie taki na przykład moment, w którym mogę przyjechać wreszcie na moje ukochane Mazury, i ten pierwszy moment, kiedy wchodzę do, do jeziora, żeby, żeby popływać, I, i najpierw zawsze jest za zimno, tak się wydaje, bo to, bo to jest pierwsze, pierwsze pływanie, i nawet jak jest upał, to ta woda się wydaje zimna. I tak w końcu się zanurzam i, i płynę, i tak, tak sobie myślę, może żeby jeszcze, no, jeszcze, no tak, z te 10 lat jeszcze takich mieć, żeby tak to lato zaczynać tym wejściem do tej, do tej wody. I to są te momenty, kiedy myślę, że moje życie w tym momencie jest e, udane. I e, jeszcze mam te rzeczy, które mam. Natomiast też jakaś e, taka świadomość, że, że moje oczekiwania częściowo się spełniły, częściowo się nie spełniły. Natomiast chyba nie mogę powiedzieć, że w moim życiu była pustka. Może moje życie nawet czasami było zbyt gęste. E... No, i tak. No skoro nie... jest to podcast o porażkach i sukcesach, to, yy, to powiedz, co ty uważasz za swoją największą porażkę, a co za największy sukces, wiesz, myślałam o tym oczywiście, wiedząc, jaki jest yy, tytuł programu, i, i właśnie jakieś takie podsumowanie, że. Że w sumie bardzo mi było trudno, nawet to jest też takie, no na jak się mówi największe, tak? No to też coś coś największe może mi się wydawać inne wczoraj, wydawało mi się, a inne będzie mi się wydawało dzisiaj, ale tak, miałam refleksję dotyczącą i, i mnie, i, ale też i współczesności. Nie? Zaraz powrócę do siebie, bowiem wiem, że to nie zawsze jest ciekawsze, żeby nie generalizować, a żeby mówić o jakichś swoich osobistych przeżyciach. Ale myślałam sobie, że jak się zmieniło w ogóle poczucie tego, że człowiek człowiek sukcesu, i ten sukces on był kiedyś mierzony taką miarą pewnej stabilności przez, przez całe życie, czyli że ktoś osiągał sukces, czyli nie wiem właśnie. Zdobył wykształcenie, zdobył jakąś pracę, pewien jakiś nawet awans społeczny, I potem tą pracę całe życie potrafił utrzymać. Potem, nie wiem, związek, który przetrwałby całe życie dzieci, i taki można było powiedzieć, że to jest człowiek, który osiągnął sukces. A my dzisiaj albo właśnie wtedy jakaś wielka porażka, która schodzi, tak? Czyli ten człowiek, nie wiem, właśnie zaczyna pić i wszystko, wszystko traci. A dzisiaj jesteśmy pofragmentaryzowani, to jest, jesteśmy, mamy bardzo dużo małych sukcesów, sukcesików, porażek i tego, to jest tak, tak poszatkowane, że rzeczywiście trudno mi było powiedzieć. No jakby, Boję się powiedzieć to, że, że, że to co już powiedziałam, tak, że, że jakimś sukcesem jest dla mnie to, że udało mi się taką stworzyć relację z synem. To, że, że on jest bardzo mądrym chłopakiem. I mogę być rzeczywiście z niego dumna, więc to jest jakiś mój, mój pewno sukces. Jednocześnie, tak samo. Lęk, tak, bo, 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 bo z tym się wiąże oczywiście to, że już nie mam jakichś dużych oczekiwań w stosunku do siebie, natomiast właśnie, to, właśnie co do szczęścia, natomiast co do, co do szczęścia mojego syna, no to już ja już to prze, przeprojektowałam, tak, że to już moje, to już tylko jeżeli on będzie szczęśliwy, to już, to już im nie będzie dobrze na tym świecie. Natomiast porażka. Nie wiem, mogłabym oczywiście powiedzieć, że są momenty, kiedy wydaje mi się, że to, że nie stworzyłam jakiegoś trwałego, dobrego związku z, z mężczyzną, który, który byłby właśnie jakimś takim na, na starość pocieszeniem i oparciem. Oparciem, tak, może właśnie rzeczywiście oparciem, ale też najbardziej takim myśleniem sobie, że, że to przez to, że, że jestem sama, to może być też jakimś obciążeniem dla mojego syna, że, że gdybym była z kimś, to, to on by się też mógł bardziej czuć wolny, że, że właśnie wyfrunąć o świat i nie martwić się, że mama tutaj stara została, no ma tutaj że ktoś będzie, kto tą szklankę wody poda, czy, czy, nie, czy, czy nie poda. Ale, czy wytrąci z rąk? Czy wytrąci z rąk, tak. E, więc e, czasami tak myślę. I że. Ale to jest bardziej zastanawianie się. To jest bardziej zastanawianie się, czego kiedyś nie było, bo, e, bo kiedyś rzeczywiście e, byłam tą taką. Mm, dumną singielką, która, która uważała, że, że rzeczywiście jest, ta, tak jest najlepiej, bycie, bycie, bycie samemu. Teraz, teraz tego nie wiem. Teraz tego nie wiem, bo, bo są momenty, kiedy ja rzeczywiście to, że jestem, to, że jestem sama, ono, ono, ono mi sprawia, może nie tyle cieszy, tak? I, ale, ale potrafię też to, też to docenić i, i też docenić siebie, że właśnie z różnymi rzeczami muszę zmagać się sama, i, i kiedy się zmagam i daję radę, to też mi daje jakąś satysfakcję. A nie wiem, nie wiem, bo, bo, bo byłoby to nie jakieś chyba nieszczerze, bym powiedziała, że to jest jaki dla mnie e, najważniejsza rzecz. Ale jest to na pewno jakiś proces, który, który, który zaszedł i który, nie wiem, tam nie wiem, jeszcze tam, nie wiem, 10 lat temu, czy, 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 czy nie mówiąc już 15, bym mówiła, że to jest, że to jest fajne. Bycie, bycie samemu tak, bywa to, bywa to dobre, ale też bywa złe. Natomiast, czy to jest moja porażka. Tego, tego nie wiem. No, można tak podchodzić do tego z jakąś tak dialektycznie, czyli gdzie ilość przemienia się w jakość. To ilość tych związków była mi i w związku z tym e, tej miłości e, doświadczyłam i, i, i będąc e, kochaną i, e, i kochając. I może właśnie w tych wspomnieniach, e, w których odnajduję różne dobre rzeczy, to... to, to to właśnie też i te, te związki. A to, że nie udało się takiego związku stworzyć się na, na tą ostatnią część życia, no to nie, no, no czy też i tak mi się wydaje, że, że, że miłość jest pewnego rodzaju. E, Luksusem I że my jesteśmy trochę tak przyzwyczajeni do tego, że na tych bajkach czy też już komediach romantycznych, że, że właściwie no zawsze i nigdy nie jest za późno i się jakoś tam znajduje, i że, że to jest i to oczekiwanie właśnie na tą miłość, że ona musi przyjść w życiu, bardziej nas frustruje niż nawet sami brak. Tak samo zresztą jak z sukcesem, że jesteśmy w kulturze sukcesu, i każdy, kto tego sukcesu nie, nie, nie osiąga, no to jest właśnie jakimś nieudacznikiem. A tak naprawdę to, że musimy, wystarczy, że jesteśmy przeciętni, że jesteśmy zdrowi, jest może czasami wystarczającym po prostu szczęściem, którego nie jesteśmy w stanie docenić. Dzisiaj, kiedy patrzysz na te relacje, to jakie oceniasz, dlaczego one się nie udały? Dlaczego, tak jak powiedziałaś, nie udało ci się stworzyć takiej relacji, która przetrwałaby na te tak zwane stare lata? I Bardzo z różnych, z różnych przyczyn. Na pewno też były to niedobre wybory. W sensie takim jakby, żeby miało jakąś trwałość. Na pewno było dużo też w innych jakichś tam związkach mojej winy, na pewno też to też zależało od jakiegoś czasu, więc nie potrafiłabym takiego jednego kwantyfikatora dać do tego, że, że akurat z tego ani innego powodu. Te związki się kończyły. Niektóre z tych związków ja kończyłam, niektóre z tych związków były kończone przez, przez, przez moich partnerów, więc no, każda, z, każda z tych historii, tych bardziej oczywiście tych znaczących, no, była jakąś tam inną i na innym etapie życia, i na innym E, inne oczekiwania e, miałam wtedy, e, inne oczekiwania e, e, ktoś, z kim byłam, więc te, te, te przyczyny no, nie, nie potrafiłabym rzeczywiście jakiejś wspólnej cechy dla nich e, znaleźć. A jakie oczekiwania miałabyś dzisiaj w stosunku do, do... relacji, w której chciałabyś? I że to taka dla mnie abstrakcja, że, że aż trudno mi jest um, powiedzieć, bo tak się czuję tą starszą panią, że rzeczywiście. No, na pewno myślę, że tak. Ważniejszą już teraz niż jakieś rzeczy, które by były ekscytujące, to raczej takie, które by dawały większe poczucie właśnie jakiegoś spokoju, że jeżeli ja czegoś nie dam rady z, zrobić, no to ktoś to zrobi. Nawet takie rzeczy czysto organizacyjne, tak, że no jeżeli ja właśnie tutaj siedzę u ciebie na podcaście, a w tym czasie trzeba by było pojechać i coś załatwić, to, że ktoś to może też zrobić, oczywiście też dużo rzeczy, jakby to syn robi. ale, ale to są jakieś takie rzeczy takiego, takiej codzienności, prawdopodobieństwi czasem miło by było pójść sobie razem pooglądać jakiś film, chociaż z drugiej strony jak myślę sobie o tym, że ale nie, ja bym chciała, ja bym chciała ten thriller, a tu ktoś by mi mówił, nie, no nie, no ale to jakoś co, to znowu, znowu ten jakiś tam z tymi trupami chcesz oglądać, a coś, coś tego, no i to by były jakieś spory, więc ten, no myślę, że jakaś taki, no jeżeli to miałby być jakiś związek oparty na, na jakiejś tam e, przyjaźni i e, zrozumieniu to może tak, ale wiesz, jak jakoś o tym mówię, to jakoś mi, jakoś się odechcie. Właśnie, no właśnie widzę, zachęcić, że entuzjazm padł. Entuzjazm padł, tak. Ostatnio przeczytałam takie zdanie, które wypowiedział Matthew McConaughey, amerykański aktor, że szczęście to jest możliwość czekania na coś, wypatrywania jakiejś sytuacji, jakiegoś zdarzenia. Czy jest coś, na co ty czekasz. O czym myślisz sobie, że to się wydarzy, i to ci poprawia nastrój? Nie, nie powiem. No. <laughs> Dlatego, żeby to było strasznie dla słuchaczy, pesymistyczne. Ale, e, znaczy... Nie no, mówisz to z taką radością, że chyba w tym pesymizmie jest... Nie no, bo, w nie, bo jest... czary nie bo właśnie to są te osoby, e, właśnie, że osoby niepewne nie raz... Uśmiechu, e, tak. optymizmu, ale nie, nie, że w nie, tym pesymizmie nie, nie. jest nutka optymizmu. Tak, że wszystko i tak się skończy, nawet najgorsze, więc to jest troszkę ten mój czarny humor, o którym powiedziałam, że nie wszyscy mi zdają się, dlatego zaczęłam się z tego, z tego śmiać, ale nie, nie, nie zgodziłabym się z tym jego twierdzeniem, że że to czekanie jest takim czymś, co jest najszczęśliwsze, czyli, czyli właśnie to, ten, ten moment, prawda, taki przed, czyli to między ustami, tak, a brzegiem pucharu, ale, ale myślę sobie, że, że też to jest jakoś, może być bardzo skazane na, na jakieś rozczarowania, natomiast kiedy właśnie jakoś specjalnie się nie oczekuje i, i przyjmuje się z pewną może nie rezygnacją, ale jakąś, jakąś, jakąś pokorą czy spokojem, to, co jest. I oczywiście można próbować różne rzeczy zmienić, ale przyjąć też, że, że jednak jest w naszym życiu jakiś pewien rodzaj determinizmu i, i to, co z czasami uczą, o tym pozytywnym myśleniu, czy, czy czymś takim. W jakiś sposób może. Może się z, sprawdzić, ale z drugiej strony no, na nie wszystko mamy wpływ i, i czasem powiedzenie sobie tak, że no trudno, stało się. No, to nie znaczy, że nie mogę sobie zrobić herbatki z cytryną i z miodem i wziąć dobrej książki i tak dalej. Ale można też powiedzieć, no trudno i... Równocześnie dodać do tego, fajnie by było, gdyby. I tu tylko chodzi tylko o te trzy kropki, gdyby co. Bo to nie chodzi o to czekanie, o którym przed chwilą mówiłyśmy na to, co się wydarzy, tylko bardziej o taką nadzieję, że coś, mnie, coś się jeszcze może w moim życiu wydarzyć. Czy jest coś takiego, co by ci sprawiło radość, gdyby się w twoim życiu wydarzyło? Nawet jeśli się nie wydarzy, zrobisz sobie tę herbatkę z cytryną, no. a jeśli by się wydarzyło, to może byłby to szampan. Pytam. Co by to było? Co tak, tak sobie myślę, że e, lubię to, co robię m, zawodowo i, i, i te rozmowy, ale też czasami czuję, że, że ja jednak będąc pewnego rodzaju introwertykiem. A, a pracując też sobą, czy na, właśnie, czy na wizji, czy nawet odwiedzając tutaj dzisiaj w programie, jak pamiętasz, bardzo się dopytywałam, czy tu nie będzie przypadkiem kamer, bo to mówisz, to jest ok, ale też, właśnie, będąc wykładowcą, że cały czas jakby z sobą, mam takie potrze potrzeby takiego schowania się i takie myślenie sobie, że czego ja bym chciała, to, to pomyślałam sobie, że, że, żeby taki moment w moim życiu nastąpił, żebym miała taki właśnie. Spokój i żebym ma, mogła sobie znacznie więcej czasu spędzać na Mazurach, a może nawet jakoś częściowo się tam przenieść i siedzieć sobie i pisać książki, które jeszcze by były czytane, doceniane. To myślę, że, że to było coś, co by mi sprawiło radość. Wyniesienie się z miasta. Myślę, że, że, że miasto nie jest moim ekosystemem. No i myślę, że jeśli chodzi tutaj o y, kontekst modowy, to może jeszcze kupno czapki Niewidki mogłoby ci sprawić w <laughs> Może tak. <laughs> tak, ale jakoś czekajmy, bo musimy to jakoś bardziej, wiesz, optymistycznie, bo dla, dla mnie to nie jest pesymizm, ale, ale, ale wiem, nie, 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 nie za ponuro, nie za tutaj nie, nie to zakończyliśmy. Znaczy nie jakimś oszukujmy, jakimś nie oszukujmy, słuchaczy, <laughs> y, że jesteś optymistką bo nią chyba nie jesteś. To nie znaczy, że jako pesymistka nie możesz y, jakiegoś optymistycznego przekazu na koniec y, pozostawić. Tak, ale ja wiesz co, ja też nawet nie wiem, czy to jest pesymizm. To jest jakiś, powiedziałabym, że to jest jakiś pewien stoicyzm, sceptycyzm, taki bardziej czerpanie z tych antycznych wzorów, który które jest jakby wbrew temu, jak to właśnie Jeden ze współczesnych stoików nazwał, że żyjemy w czasach emocji i musimy rzeczywiście jakoś tak mieć te uczucia takie, jakieś, no, no, właśnie, właśnie jakieś te emocje, które są si silnymi emocjami, właśnie jakiejś takiej ekscytacji, czegoś takiego, że, że, że właśnie ten spokój, on jest, on może też być... Emocjonujący. Nie, po prostu <laughs> spokojny i to nam da, dawać jakieś, jakiś, rodzaj zadowolenia, tak? Nie od razu musimy mówić szczęście, możemy mówić zadowolenie. To nie wiesz, co powiedzieć, żeby było weselej. Nie, nie wiem nawet, czy musi być weselej. Zgadzam się, że spokój jest ogromnym luksusem. Zresztą sama Ci mówiłam, że nad tym wewnętrznym spokojem własnym pracuję, właśnie, żeby go w sobie mieć. I uważam, że to jest wielkie szczęście. I tak jak wspomniałam, luksus, żeby ten spokój odczuwać, więc z tym się zgadzam. Ale myślę, że emocje raz na jakiś czas też dodają uroku życiu i nie należy ich unikać. Aniu, yy, tak. Aniu, tak. Jeśli chodzi o ciebie, jestem na tak. I obie wiemy o czym, o czym mówimy, ale tego tematu rozwijać nie będziemy. No dobrze. W takim razie, ze spokojem chciałam ci podziękować za to, że pomimo tego, że nikt nie zastąpił Cię w wypełnianiu Twoich obowiązków, ani w czasie naszej rozmowy nie wyszedł w Twoim imieniu z psem. A postanowiłaś, nie, postanowiłaś, <laughs> postanowiłaś poświęcić y, dla mnie godzinę swojego życia. Y, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę, za poświęcony czas. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję i do widzenia.